Cześć, witajcie w najnowszym odcinku podcastu Antwerp. Po godzinach przed mikrofonem Konrad Kozłowski jest dzisiaj ze mną Kacper Cymbrowski. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, witam. I jesteśmy dzisiaj we dwóch, ponieważ poruszymy bardzo gorący, ciekawy i rozrywkowy wręcz temat. Pochylimy się nad konsolami przenośnymi. Coś, co wydawało się, że odeszło w zapomnienie. Ja pisałem, kręciłem wideo, rozmawialiśmy też w podcaście o tym, jak Sony no pogrzebało PS Vita i wydawało się, że to będzie już zmierzch, koniec, zamknięcie totalne rozdziału z przenośnymi konsolami. Tymczasem ten rynek nabiera kolorów pod wieloma różnymi formami i postaciami. Mamy konsole przenośne zresztą Ostatnio święcą ogromne triumfy, szczególnie ze względu na swoją cenę, pozwalające emulować wiele starszych konsol, tak większych, mniejszych, takie chińskie wersje, które no, okazuje się, że nie tylko dla retromaniaków są łakomym kąskiem, ale dziś nie o nich. Do nich jeszcze może wrócimy, dziś skupimy się na tych, które części osób wręcz zastępują komputery. Wszystko rozpoczęło się od Steam Decka. Później mieliśmy propozycje od między innymi Lenovo, Asusa. Jak, jak, jak na to teraz, Kacper, powiedz mi, proszę, patrzysz, bo z tego, co wiem, jesteś przede wszystkim graczem konsolowym, stacjonarnym. Z Nintendo Switchem też się chyba w miarę lubisz, a tu się pojawia coś zupełnie innego, co no, chyba w jakimś też stopniu wywraca ten rynek do góry nogami, bo okazuje się, że Ulubione tytuły PC-owe już nie muszą być przytwierdzone do stanowiska mocnego PCA. Nie musimy też iść na jakieś ustępstwa związane z laptopem, na którym nie wiadomo, jak grać w terenie, ani na myszce, ani z padem. Też nie zawsze jest wygodnie, gdzie to postawić. Jak ty na to patrzysz? No powiem ci, że powiedziałeś tak to bardzo reklamowo i tak jak producenci <grym> No tak ze mną to wygląda, że po tak, prostu jest tak, świetnie. No. To prawda, ja też tak myślałem, zresztą dlatego z taką ekscytacją do tego wszystkiego podchodziłem. A na początek, tylko powiem, że jeśli ktoś się uraził tym, że Konrad powiedział przynosz tę konsolę, ponieważ wszyscy tutaj teraz z tego grona firm, które robią te handheldy, mówią, że to są przynośne pecety, a nie konsole. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okay. <grym> Nie no, śmieję się, ale tak to. Jest gdzieś tam jakaś co mhm. chwilę w internecie ktoś na to zwraca uwagę, więc tak, generalnie. No, ja też myślałem, że, że gdzieś tam czas dla handheldów trochę przeminął, bo tak naprawdę na tym rynku zostało w pewnym momencie już tylko Nintendo, gdzie właściwie Switch jest, tak jest konsolą hybrydową, która jest bardzo fajnym kompromisem między stacjonarkami a właśnie handheldami. Po, po, po tym jak PlayStation Vita sobie po prostu nie poradziła, właściwie zostało ubite przez Sony, nikt się szczególnie nie rwał do tego, żeby ten rynek handheldów podbić. No wtedy jednak Gabe Newell stwierdził, że, że on chce. Pomysł był dosyć dziwny, bo jednak Steam z tego co kojarzę, ze sprzętów szczególnie <noise> nikomu nie słynął, a nagle wypuszcza Steam Decka, który okazał się sprzętem naprawdę świetnym. Mhm. I do, według mnie w ogóle do tej pory Steam Deck jest najlepszą propozycją. Może powinienem zostawić już takiego na sam koniec odcinka, ale po pierwsze, jest najbardziej ergonomiczny, a jest wielkim klocem, więc to też trochę mówi o tym rynku. Po drugie. Jest bardzo przyjemny yy, i Jedyny minus tak naprawdę, jaki jest w Steam deku, to jest to, że, żeby tam otworzyć go na więcej platform niż samego Steam'a, na przykład, żeby pobierać gry z Epic Games, żeby móc sobie coś streamować, no to jednak trzeba trochę pokombinować i tam pobawić się z jakimiś poradnikami, ale da się to zrobić. Niemniej jest on mimo wszystko, wydaje mi się, że najlżejszy, mi najlepiej leżał w dłoni i po prostu najlepiej mi się z niego korzystało. Gdybym miał osobiście sam kupować jakiegoś przenośnego peceta, to z pewnością byłby Już to... Już prawie stany. powiedziałeś konsolę. Tak, tak, prawie, <laughs> prawie nie miałeś. Kurczę, wiesz co, bo tak... Ja oczywiście zapoznawałem się na bieżąco, bo też byłem ciekaw, ja generalnie raczej wywodzę się z grania na PC-cie. powrót mafii w remasterze i nadchodzący Max Payne, już po prostu emocje u mnie sięgają zenitu, to u mnie te klimaty, te czasy, mysz, klawiatura, fotelik i, i, i rozgrywka, kanapa chyba jakoś mnie za bardzo rozleniwia, nie, nie, nie potrafię czasem wejść w tę historię, natomiast... No i, i mówię, że, że, że to, była tak, to był taki sygnał dla mnie, że może wreszcie się coś zmieni, że zabiorę te swoje ulubione gry, ale zupełnie gdzie indziej, gdzie do tej pory na PC-cie grać nie mogłem. No oczywiście pewną barierą dla takich osób jak ja może być ta nauka grania, w, szczególnie w FPS-y, za pomocą analogów. Tutaj czasami próg wejścia dla wielu osób bywa zbyt wysoki. Natomiast... Dziwiły mnie te takie pozytywne reakcje na Steam Decka, bo tak jak mówiłeś, to nie jest firma sprzętowa. Okazało się, że jest fajnie. No ale tak jak, tak jak wspomniałeś też, że te ograniczenia no obecne są, da się je obejść. I teraz pytanie, czy zwykły użytkownik w ogóle interesuje się w takim razie tym sprzętem? Bo. No oczywiście to też wynika z tego, w jakim towarzystwie się obracam, jak ich, jakie osoby obserwuję, jakie są wpisy też mi gdzieś w social media polecane. To rzeczywiście w głównej mierze są to osoby, które no, są nieco bardziej zaawansowane technicznie i dzięki temu mogą bez problemu wymieniać pamięć w Steam Deku, jakieś komponenty inne. Jeżeli jest taka potrzeba, grzebią, rozkręcają. Softwareowo też roz, roz, rozszerzają jego możliwości. Więc, czy w takim razie nie będzie lepszym wyborem dla kogoś, kto tego nie zrobi, inny sprzęt, gdzie mamy Windowsika od razu na starcie, dowolne sklepy wgrywamy i, i, i rozgrywkę zaczynamy tak jak na kąpie faktycznie, jeden do jednego? No właśnie. Y jak wszystko nie jest to takie czarno-białe? Ja mhm. uważam właśnie, że w przypadku Steam Decka, do czego jeszcze właśnie chciałem przejść, to to, że on ma Linuxa z tym SteamOS-em, to jest jego przewaga. Bo Steam Deck to jest paradoksalnie, wydaje mi się, że jedyny, a jeśli nie jedyny, to na pewno jeden z nielicznych tych przenośnych pc który sprawia, że pobierasz grę, klikasz i grasz. Mhm. I to działa, tak właśnie działa przenośna konsola. Ja dlatego właśnie w ogóle lubię konsole, że pobieram grę, odpalam ją i gram. I na tym się kończą moje problemy wszystkie. Ewentualnie teraz w nowych generacjach, w niektórych grach, e, decyduję, czy chcę mieć lepszą grafikę, czy nieco więcej FPS-ów. I to jest wszystko, jakby cała decyzja, jaką podejmuję. Tymczasem miałem kontakt taki z gamingowymi komputerami, nawet więcej niż bym go sobie życzył, e, i, i tam. To jest po prostu przeprawa. Najpierw musisz pobierać wszystkie sterowniki. E, potem tak, pobierać... sprawdzać, czy wszystko jest aktualne tak. i, i, czy te, i czy też w jakiś sposób odpowiada potrzebom tej gry, bo e, dobrze wiemy, że na oficjalnych stronach, na przykład forach i też Invidii e, lub innych producentów, e, będą podpowiedzi, że inny sterownik działał lepiej z daną grą. No i. Tak, dokładnie. Musisz pobierać mnóstwo jakichś dodatkowych softwareów, musisz wchodzić w ustawienia, grzebać w tych ustawieniach, odpalać jakieś technologie dodatkowe, e, idąc dalej, nawet ostatnio w Dragons Dogmie 2 wyszedł mod, który sprawia, że jest lepsza wydajność. No przecież ja nie wyobrażam sobie, że musiał pobierać moda, grzebać gdzieś w plikach gry, instalować go w, tylko po to, żeby gra mi chodziła lepiej. Jakby to jest w gestii dewelopera, on ma mi dostarczyć Aha. produkt. E, wiem, że teraz może brzmi jak taki naburmuszony dzieciak, ale generalnie no jeśli. Daje 3, 3,5 stówy na grę. No to po prostu ja mam dostać produkt, który działa, nie? Mhm. Na pc właśnie z tym jest różnie. Ja wiem, że niektórzy sobie to bardzo cenią. Zresztą Tomek Popielarczyk z naszej redakcji mi kiedyś mówił, że on uwielbia to grzebanie w plikach i właśnie dlatego on kocha pc mhm. No, Ja tego nienawidzę, bo na przykład w tym czasie zdążę zrobić sobie pięciogodzinną drzemkę albo obejdę <laughs> Warszawę dookoła na, na, na nogach, więc mam lepsze sposoby na spędzenie tego czasu. Ale i tak właśnie to jest duży plus Steam Deck. A plus on też przekonuje mimo wszystko wydaje mi się ceną. Co prawda widziałem, że teraz też ceny tych wszystkich innych handheldów bardzo spadły, bo one na początku były w ogóle przerażające. Ale Steam Deck na oficjalnej stronie Steama z wersji z ekranem LCD kosztuje 1900 zł i będzie u nas w ciągu tygodnia. Więc to faktycznie do 2000 to nie jest źle. Ono oczywiście ma 256 GB dysku, ale tak jak już tylko Konrad, wspomniałeś, generalnie bardzo dużo osób w ogóle robiło tak, że kupowało tego z 256 i kupowało osobno dysk 1 Tera i sobie przed w ogóle włączeniem konsoli e, PC-a <laughs> <laughs> ten dysk wymieniało e, tam po kosztach. Natomiast tak, teraz też właśnie niedawno mhm. wyszedł Steam Deck OLED, e, o czym warto e, wspomnieć e, i różni się tym, że ma ekran OLED. Nie, nie spodziewaliście się tego pewnie. Ja generalnie zastanawiam się, jak, skąd, skąd, to, skąd, skąd to zamieszanie. Czy, 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 czy na tyle ile śledzisz ten rynek, czy myślisz, że jesteś w stanie dopatrzeć się jakichś przesłanek bo oczywiście o, o sprzęcie moglibyśmy teraz tu godzinami rozmawiać ja też prześledziłem na YouTubie mnóstwo materiałów, które analizowały i komentowały, opiniowały każdy ten sprzęt, porównań jest cała masa i podejrzewam, że znajdą się ci, którzy rzeczywiście będą preferować Steam Decka i nie wybiorą być może produktu Asusa albo Lenovo z takich lub innych powodów Tutaj ta kwestia preferencji jest bardzo, bardzo istotna. Obiektywnie, tak jak powiedziałeś, można wskazać konkretnego lidera, ale czasami wygrywają jakieś drobnostki, indywidualne kwestie. Natomiast ja jestem najbardziej ciekaw i myślę, że wiele osób, które w tym aż tak nie siedzą, skąd to zainteresowanie, skąd ta inspiracja, skąd ten ruch ku przenośnym sprzętom, które miały odejść, czy to jest efekt switcha, że okazało się, że ludzie są zainteresowani względnie niedużym, ale mobilnym sprzętem, który zabiorą wszędzie, nawet, nawet na kanapę, bo dla nich będzie wygodniej? Albo gdzieś wygodnie w fotelu przysiąść i grać w kącie pokoju, ukryć się przed resztą domowników. Skąd, skąd ten ruch ku temu całemu? Boomowi tak naprawdę na tego typu sprzęty. Wiesz co, wydaje mi się, że. No, Nintendo Switch, co by o tej konsoli nie mówić, a w, niestety obecnie można mówić same złe rzeczy, mm -hmm. bo jest to już dziadek, który bardzo prosi o emeryturę, a Nintendo każe mu tam jeszcze pracować niestety i, i nie pozwala mu odpocząć, no to jest fenomenem. Ja zresztą mam takie przeczucie, że, że właśnie Nintendo trochę specjalnie przedłuża cykl życia Switcha, na początku o rok, potem o te dwa lata. Po to, żeby po prostu Switch cały czas jakby dawał argumenty ludziom, żeby go kupować po to, żeby on skoczył na numer jeden konsol w historii, bo on jest bardzo blisko tego, osiągnięcia tego progu. Mhm. E, I wydaje mi się, że po prostu Gabe zobaczył, że hej, to działa, nie? E, w sumie to Steama nie ma nigdzie, na, nigdzie indziej niż na PC, PC-tach, więc może zrobimy sobie coś takiego, że możesz sobie grać na e, takim handheldzie. I Steam Deck to wydaje mi się, jak tak z moich obserwacji wynika, to jest największy właśnie sukces tych wszystkich handheldów. Mamy wielu znajomych, którzy mają Steam Decka. Nawet w redakcji wiem, że mamy dwa albo trzy Steam Deki. Mm -hmm. e, za to tylko raz ktoś się mnie zapytał, jakiego handhelda polecam. Odpowiedziałem Steam Deck, a on stwierdził, nie, kupuję Lenovo. E, więc znam jedną osobę, która ma <grym> Lenovo. E, a poza tym, wszyscy, ma, jeśli ktoś się decyduje na takie handheld, <laughs> powiedzmy nowoczesnego handhelda, to sięga właśnie po. Steam Deck'a. A skoro Steam Deck tak wystrzelił i okazał się strzałem w dziesiątkę, bo on naprawdę, przecież tam na początku były akcje, że, że w ogóle nie dało się go dostać, że do, do gry oczywiście weszli skalperzy, ale czas oczekiwania na dostawę od samego Steam'a był bardzo długi, potem też w ogóle polskie sklepy zrobiły jakiegoś fikołka, już co prawda długo po premierze, ale sprzedawali to w swoich sklepach internetowych za po prostu mega podbitą cenę. Teraz już się chyba to w miarę unormowało, natomiast no, ten Steam Deck to był przez chwilę taki po prostu... Biały kruk, nie? Mieć to w ogóle to, to trochę e, już samo w sobie było takim trofeum gracza, e, jeśli w ogóle mieliśmy do tego dostęp. No i wydaje mi się, że całkiem naturalnie potem inni e, inne firmy stwierdziły, że też chcą spróbować swoich sił. E, no i ja miałem pierwszą taką styczność z Asusem Rock Ally albo ROG Ally. Wybierzcie sobie, słuchacze, my będziemy mówić tak jak na wygodniej. E, bo nazwa jest dosyć pokrętna. Z tym mhm. w ogóle było tak, że to miał być żart, bo Asus ogłosił to 1 kwietnia e, zeszłego roku. No potem okazało się, że jednak nie jest to żart. E, ten PC przenośny, dobra, konsolka. Już jakby przestajemy. E... <laughs> 14 minut nam to zajęło. Tak. <laughs> Ta konsolka mnie najbardziej ujęła swoim e, designem, bo ona wygląda już tak gamingowo do bólu. E, I ma oczywiście już RGB wokół analogów, i ma te takie dosyć typowe dla, dla Asusa i dla tej serii ROG e, twarde linie. E, chodzi mi o te takie jakby dodatkowe. Mm -hmm. Wygląda to naprawdę nieźle i, i handheld dobrze się trzymał w rękach. Natomiast tutaj, właśnie, e, zrozumiałem, że Windows na siedmiocalowym ekranie, e, który jest PC-tem <śm> uwięzionym w formie handhelda, to jest tragiczna sprawa. Generalnie samo konfigurowanie Windowsa e, na tym ASUSie sprawiło, że po prostu miałem serdecznie tego dosyć, tym bardziej, że pamiętam, że wtedy miałem jakiś wyjątkowy problem, jeśli chodzi o klawiaturę systemową, która po prostu mi się nie chciała wyświetlać. I musiałem co chwilę, jak chciałem coś wpisać, co przy konfiguracji systemu czasami się zdarza, to musiałem klikać w lupkę i szukać klawiatura. Jeju. I tak było cały czas. I po prostu mnie już szlak trafiał. A im dalej, tym było gorzej, ponieważ okazało się, że te handheldy, podobnie, a nawet i gorzej niż laptopy gamingowe, trzymają baterię przez pół godziny. Ja zresztą w Asusie, w recenzji Asusa tekstowej, którą mhm. znajdziecie oczywiście na Antywebie, pisałem, że to jest takie przenośne granie, że możecie się pocieszyć tym w pociągu tylko jeśli jedziecie z Warszawy Wschodniej do Warszawy Centralnej. Bo na jakąkolwiek dłuższą podróż, Asus już sobie nie da rady, po prostu. Do tego kultura pracy. Jest również taka jak na laptopach gamingowych, czyli ten sprzęt po prostu wyje. On wydaje, mm -hmm. wyrzuca z siebie tyle powietrza że to jest wręcz przerażające. E, on buczał jak PS4. Ja się zastanawiałem, czy teraz nie zacznie mi latać po pokoju. E, no i ni niestety, tutaj są już te wszystkie bolączki. I tu tak. Pl dużym plusem jest to, że właśnie tutaj nie mamy już tego zamknięcia systemu, bo tu jest czyściutki Windows. Możemy więc pobrać sobie e, Steam'a, Epika, e, Goga to ODA, kiedyś Origin, teraz się zmieniło. E, jakby absolutnie wszystkie sklepy, jakie tylko chcemy. Możemy sobie Ubisoftu streamować... Ubisoftu jeszcze. Mhm. Ubisoftu. Możemy sobie streamować z PlayStation, z tego Remote Play. Możemy mhm. sobie streamować z chmury xboxowej. Wszystko, co nam się zapragnie. Tylko, że tutaj tak samo. E, musimy pobierać sterowniki. Musimy pobierać <laughs> e, wszystkie jakieś software'owe rzeczy. Musimy aktualizować wszystko. E, przecież... Szczerze, to była jedna z tych. To jest dokładnie PC Experience, czyli zostawisz tę konsolkę na, nie wiem, 5 dni, mm -hmm. i po 5 dniach ją odpalasz, i chcesz sobie włączyć grę. No, nie da się, bo musisz pobrać, wejść Windows Update, tam sobie pobrać jakieś tam trzy aplikacje, potem tutaj, znaczy trzy aktualizacje, potem tutaj jeszcze jakiś sterownik. a Tutaj w sumie to jeszcze Windows jest do zaktualizowania. Tutaj to w sumie jeszcze masz update do tej gry i tak dalej. i, i po Nowa wersja po, notatnika. Tak, i po trzech godzinach klikania ci się całkowicie odechciewa. Więc no, ja osobiście byłem już całkowicie tym. No zdruzgocony po prostu. Naprawdę. Ale czy to przekłada się też na pozostałe sprzęty? Pojawiło się też Lenovo, wiemy, że jest MSI na rynku. A, tak. Czy, MS... czy, to, czy, to, czy te wszystkie urządzenia mają ten sam wspólny mianownik? Czy tutaj widać jakieś jakąś poprawę u pozostałych? I w ogóle rozbuduję to pytanie. Czy w takim razie jest to kategoria produktu, która twoim zdaniem powinna być i będzie rozwijana? To znaczy w jakiś sposób uda im się osiągnąć jakiś kompromis między ceną, jakością, wydajnością i czasem pracy na baterii, czy to jest zamknięta ścieżka, bo troszeczkę mi to wygląda na to, że przy większości chyba tych aspektów nie damy rady zrobić konkretnego skutku. Kroku naprzód, bo jeśli chodzi o kompatybilność, no to przecież musi w środku znaleźć się odpowiedni układ CPU, GPU, który to będzie wszystko obsługiwać klasycznego Windowsa. To oczywiście wiąże się z tymi wszystkimi ograniczeniami na baterii i tak dalej, więc jakoś ciężko mi na to patrzeć w kolorowych barwach, jeśli chodzi o przyszłość. No ja uważam, że, że nie, bo tak jak mówisz, jakby, no żeby zamknąć pc -ta gamingowego w mimo wszystko mniejszej formie, z dodatkowo z ekranem i tak dalej, no to to jest. To nie jest proste, nie? Niestety, no ale. Tylko wydaje mi się, że Apple jest zdolne do tego, żeby zrobić świetny chip, który jest w wielkości wykałaczki. To mm -hmm. Śmieję się oczywiście, ale chodzi mi o to, że faktycznie Apple potrafi w ciasne i małe sprzęty, ale to też jest całkowicie inna kategoria produktu. Tutaj obawiam się, że, że nie. Do kiedy chcemy mieć mocne bebechy, do kiedy chcemy, żeby to wszystko hulało i działało natywnie, na, na jakby opierając się na, na mocy obliczeniowej tego sprzętu, e no to nie. Po prostu to jest nie do przeskoczenia w tej chwili. Nie da się tego zrobić inaczej. E, więc ja osobiście e, uważam, że na razie wszyscy w ogóle tego próbują. MSI właśnie ostatnio wypuściło tego swojego MSI Claw. E, ja jeszcze nie miałem z nim styczności, więc nie będę e, się o nim wypowiadał, bo mm, nie miałem tej e, konsolki, tego handhelda w rękach. E, ale tak, ale bawiłem się Lenovo Legion Go i Wow. Muszę przyznać, że Lenovo nie brakowało pomysłów. Dosyć mhm. szalonych pomysłów, bo to jest faktycznie chyba sprzęt najciekawszy, zdecydowanie najciekawszy, jeśli chodzi o to, co on oferuje i jak wygląda. Natomiast jeśli chodzi o wygląd, to jak go z pudełka, to się absolutnie przeraziłem, bo na początku pomyślałem, że wysłali mi cegłę zamiast, zamiast handhelda. Okazało się, że nie. Wow. To jest przeogromny sprzęt i jest strasznie ciężki. On już przekracza wszelkie granice mobilności, bo to jest dla mnie rzecz, która już. On po prostu nie jest wygodny. Futerał, który do niego dostajemy, jest tak wielki, że no on zajmuje praktycznie całą dużą kieszonkę plecaka, jeśli chodzi o, o szerokość. To jest. Mówię, no dla mnie to już był po prostu jeden wielki szok, um, ale co Lenovo wymyśliło ciekawego, to jest to, że podobnie jak w Switchu mamy te odpinane joykony, czyli kontrolery, które są po bokach ekranu, możemy mm -hmm. sobie wyciągnąć. Nie działa to tak smooth jak w Switchu, chociaż też w Switchu te szyny bardzo lubią się psuć i joykony same wypadają przez to, że jest właśnie smooth, <noise> więc coś za coś, um, ale tutaj właśnie Lenovo wymyśliło coś jeszcze. Co jest całkiem ciekawe, że mamy w zestawie taką podkładkę, to wygląda dosyć dziwnie, natomiast w nią wkładamy prawy kontroler, i wtedy on zamienia się w myszkę. Więc jeśli wolicie grać sobie na przykład w FPS-y i tak dalej. Na myszce i podoba. podoba. Tak, to można <gry> robić coś takiego. No jeśli na przykład musicie na szybko coś wklepać w Excelu, prawda, w, w drodze, w trasie, to na swojej gamingowym handheldzie też możecie to zrobić. E, Lenovo Legion Go generalnie był bardzo podobny pod wieloma względami do Asusa, ponieważ to podobnie jest handheld działający na na Windowsie. Oczywiście jeśli chcecie nie będę też teraz się wdawał we wszystkie szczegóły, omawiał wszystkich nakładek sprzęt, tych systemowych i tak dalej bo nie ma to sensu, jeśli chcecie takie większe porównanie to odsyłam do, do wszystkich tekstów na antywebie, natomiast generalnie no, był to sprzęt dosyć podobny ale dwa, dwa i pół raza większy od Switcha i, i cztery razy grubszy od Switcha co było dla mnie tak jak mówię przerażające. Niemniej faktycznie wydaje mi się, że jeśli ktoś by chciał mieć już coś najmocniejszego, co jest, to bym poszedł w to Lenovo. ale z drugiej strony tolenowo jest już na tyle wielkie, że poszedłbym w laptop gamingowy. No właśnie chyba ciężko w tym kontekście mówić o sprzęcie takim stricte mobilnym, bo to zajmie przy takich rozmiarach i wymiarach i kształcie. Zajmuje więcej miejsca w plecaku chyba niż nawet, nie wiem, 13-14 stanowisko. Tak, no to jest rzucasz go sobie gdzieś tak. tam na, na plecki i nawet tego nie odczuwasz specjalnie. Wow. A tutaj jest po prostu jedna wielka cegła. Legion go waży prawie kilogram. I nieironicznie ja jak konfigurowałem Windowsa, to trzymając tę konsolkę w rękach, po prostu bolały nadgarstki, nie? Mhm. Po pół godziny. I jak raz miałem świetny pomysł. Takie nosidełko powinni do tego, zakładane na szyję w postaci smyczy. Tak, 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 moskitu. Raz pamiętam, że miałem właśnie moment, kiedy wyłączył mi się instynkt samozachowawczy i jak to na handheldach, położyłem się na łóżku na plecach, wziąłem konsolę nad głowę i zacząłem coś tam odpalać. I tak zajęło mi 30 sekund, zanim zrozumiałem, że jeden zły ruch i, i mogę mm -hmm. <grafię> prawdopodobnie stracić nos i zęby, nie? <grafię> Więc zrezygnowałem z tego, jak tylko, tylko się przebudziłem. Natomiast, no tak, no i tutaj ponownie mamy te problemy, jeśli chodzi o kulturę pracy, jeśli chodzi o te wszystkie właśnie kwestie windowsowe, no i jeśli chodzi o baterie, bo niestety, ale w tych sprzętach ta bateria nie domaga. Jeszcze Asus na przykład ma różne tryby pracy. No to, jeśli włączycie sobie jakąś grę na tym takim trybie najlepszym, na tym trybie turbo nazwijmy to, mm -hmm. no to to w ogóle bateria po prostu znika w oczach. Więc generalnie to jest dla mnie, ja uważam, że to są bardziej produkty ciekawostki. To jest, jeśli jesteś mega zajawionym graczem, zbierasz takie sprzęty, wtedy spoko, bo to faktycznie wygląda bardzo fajnie, daje ci trochę możliwości. Tylko pytanie, czy na pewno chcesz tablet z Windowsem? Wpięty w skorupę handhelda. Mm -hmm. Wydaje mi się, że nie. No, ciężko znaleźć odpowiedź na to pytanie. Dlatego tak kluczymy już o prawie pół godziny, próbując też wyjaśnić. <laughs> bo tak jak powiedziałeś, rzeczywiście to robi bardzo fajne wrażenie. I ja też w pewnym momencie, nie tylko po zobaczeniu materiałów promocyjnych, ale po zapoznaniu się z wrażeniami osób, które obcowały tym sprzętem, po przeczytaniu Twojej recenzji. U mnie też, lampka, też u mnie zapaliła się ta lampka, że ej, to jest naprawdę fajne. I, I już gdzieś wtedy w głowie pojawiają się te scenariusze, że a to odpalę takiego klasyka, a to takiego. A później się okazuje, że po pierwsze, bardzo duża liczba klasyków, tych retro, albo odpalimy to na urządzeniach mobilnych iOS, Android, bo pojawiły się już odmiany dla nich. Albo okazuje się, że już zostały wydane wersje na, 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 na konsolę, na przykład na switcha więc na Switchu też można część już tych na przykład nie wiem Kotor i jedynyka Star Wars odpalam na Switchu natywnie wygląda jak wygląda, działa jak działa ale, ale nie muszę tutaj walczyć Proszę <grym> mi mówić, że na Switchu to akurat lepiej <grym> nic nie odpalać już, ale no, GTA też po tych tam chyba dziesięciu razach lub więcej poprawek, definitywna edycja też jest w miarę dostępna więc można uznać, że okej, okay, też w porządku, nie, nie musimy tutaj iść w tego typu platformę. No i rzeczywiście to się tak zacieśnia, to się tak ten, te możliwości wykorzystania tego sprzętu tak się zawężają, no, że inwestycja tak dużych kwot w sprzęt, który będzie do kilku konkretnych tytułów, no, sens, sens trochę ginie. Tym bardziej, że tak jak wspomniałeś na początku, mamy Chmurę w zanadrzu, którą można uruchomić nie tylko na leciwym pececie, na konsolach, na przystawkach do telewizorów, na telewizorach, na smartfonach, na tabletach, ale na, nawet powstały już dedykowane graniu w chmurze konsole, o których, o których wspomniałeś więc może tutaj powinniśmy patrzeć bardziej w przyszłość, chociaż z drugiej strony no właśnie, czy potrzebny jest dedykowany sprzęt czy ty po obcowaniu z portalem lub czy, czy sprzęt Logitech też u ciebie był? Ale tak, tak. No to kurczę, no to czy po obcowaniu z tym sprzętem miałeś takie wrażenie, że okej, okay, to jest taki sprzęt, który zapewnia mi takie warunki, których nie dostanę nigdzie indziej? E, wiesz co mm, trochę tak ale z tego względu tylko i wyłącznie, że jestem strasznie leniwy. I jak mm -hmm. sobie wielokrotnie mówiłem, że. No, postreamuję sobie to na telefonie. Już nawet kilka razy chciałem kupować tego to, to Razer Kishi czy tego Backbone One. Mm -hmm. Te kontrolery do, do smartfonów, ale sobie najpierw się sprawdzę normalnie. Finalnie na smartfonie chwilę streamowałem sobie coś z Xclouda i robiłem to tylko dlatego, że przygotowywałem po prostu się do jakiegoś tekstu. Aha. I chcieć sprawdzić, jak to działa. Ale tak prywatnie, dla przyjemności absolutnie nigdy tego nie odpalałem, bo na smartfonie no tutaj zaraz coś do mnie napiszę, tu w sumie coś tam włączę, tutaj coś tam, tutaj coś. I po prostu nigdy się za to nie zabrałem. A kiedy mam sprzęt do, dedykowany do tego, to po prostu odpalam ten sprzęt i streamuję. Bo nie mogę na nim robić zbyt wiele więcej rzeczy, nie? I mam, jakby, po prostu sprzęt w domu, który jest dedykowany do tego streamowania gier, i, i to faktycznie jest e, spoko. No ale czy to jest taka wygoda? Jest warta 1600 zł, jak w przypadku Logitech G Cloud? No właśnie, no bo to jest tak naprawdę tablet z Androidem, opakowany <noise> tak. w, w odpowiedni kształt: wykończenie i przyciski, kontrolery po bokach, uchwyty. Więc koniec końców, no to jest jakiś efekt do osiągnięcia innymi sposobami. Ale zdecydowanie tym bardziej. Albo bardzo, że... po prostu kupujesz nawet w tym momencie najnowszego, ale najtańszego iPada, podłączasz kontroler, który prawdopodobnie już masz po Bluetooth. Różne są uchwyty stojaki i podobny efekt osiągnie. E, tak, to zdecydowanie. E, właśnie w, w przypadku Logitecha miałem trochę problem z tym, że to jest. Typowy sprzęt właśnie z Androidem, bo tam możecie sobie zainstalować w ogóle Messengera. Wszystko, jakby co chcecie. To jest po prostu Android, gdzie macie dostęp do sklepu Play. Uh -huh. ehm, i ja pierwsze, co zrobiłem, mimo tego, że to jest sprzęt przeznaczony do, do streamu do streamingu, to pobrałem Genshin Impact. To jest w sumie gra, po którą najczęściej sięgam, jeśli chodzi o jakieś tam testy wydajności mobilnych sprzętów e, na grach. E, I byłem absolutnie w szoku. Ponieważ naprawdę jakiś Infinix za 600 zł daje uh -huh, 15 uh -huh. razy lepszą jakość niż Logitech. Po prostu na tym się nie da w nic grać natywnie. To jest sprzęt naprawdę tylko i wyłącznie do, do streamingu. No ale tutaj właśnie, plus jest taki, że, że mamy system otwarty, więc możemy sobie streamować i z PlayStation, i z Xclouda, i z GeForce Now, co jest w ogóle moim zdaniem najlepszą platformą do streamowania gier i naprawdę jakby GeForce Now sprawia, że e, możecie sprzedać wszystkie swoje sprzęty, jakie macie, bo okazuje się, że natywne granie już nie jest e, potrzebne, żeby mieć dobre wrażenia. E, natomiast tutaj to jest faktycznie bardzo fajne, też ze Steam Linka na przykład możecie sobie pobierać, znaczy streamować gry, co jest naprawdę bardzo spoko. E, no i plus jest tego taki, że Logitech jest malutki cieniutki, ile butki mm -hmm. już zostając z tymi zdrobnieniami. W tę konsolę faktycznie, w tej konsoli Boże, jest jak to, jak gram w komputer, <laughs> na tej konsoli naprawdę po prostu chce się grać i ona no, bardzo dużo ułatwia. Więc, tylko, że ponownie, no to jest też w tym, z tym akurat dyskusje chyba nigdy się nie skończą. Po co mi taki sprzęt, skoro mogę to samo robić na smartfonie na starym komputerze, przecież nawet Apple TV, nawet telewizory Samsunga i kilku innych producentów już mają wbudowane te wszystkie mhm. no może nie wszystkie, ale niektóre aplikacje do streamowania gier, więc pytanie, czy faktycznie jest sens kupować tablet z Androidem, który jest szerotem, jeśli chodzi o, o bebechy wbudowany po prostu w biały kontroler no, w dniu premiery e, Logitech G Cloud kosztowało 1600 zł, co było kwotą w ogóle wysaną z palca, e, mhm. bo absolutnie nic nie usprawiedliwiało tego, żeby ta, e, żeby ta konsola tyle kosztowała, a teraz właśnie sobie wygooglowałem i na stronie Logitecha e, widzę, że skoczyła cena o 100, więc kosztuje 1700. E, więc... E, a ja myślałem, że zaraz nam powie, że kosztuje 600 i warto... E, wiesz co, sam na to teraz liczyłem. E, widzę, że na Allegro, ale to na, na Allegro lokalnie. Dobra, to nawet nie bierzemy tego pod uwagę. E, ale tak, no w sklepach widzę te 1600, 1600 się trzyma. Nawet mówię, na, na stronie Logitech jest już 1700. No to pewnie będzie przecena o 1000 jednego dnia i cały zapas magazynowy pójdzie w ciągu godziny. Wiesz co, za 700 zł myślę, że byłbym sam nawet w stanie to kupić. Czy za no właśnie, ja też wychodzę z takiego założenia, bo tak jak powiedziałeś, z tego wszystkiego wynika to, że to nie jest też sprzęt, który możesz zabrać rzeczywiście ze sobą i wykorzystać te atuty mobilności, lekkości i dobrej ergonomii. No bo tam bo, potrzebujesz bo, stałego połączenia potrzebujesz z internetem. Potrzebujesz Tak, i to więc, dobrego połączenia z internetem. Mhm. Więc polegając na, nawet na 5G. No, to jakiś router mobilny, nie wiem, kombinowanie, żeby, 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 żeby to miał ręce i nogi. No, ale potem wsiadasz w pociąg, gdzie wiadomo jaki jest zasięgiem, wsiadasz w samolot no i w ogóle już do niczego się to nie nadaje, nie? No, nawet jadąc tylko... z autem, nie? Pomiędzy miastami w Polsce tak. i tak będziesz mieć spadki, przełączanie się. Jest mnóstwo obszarów, gdzie będzie tylko 3G nawet, więc sprzęt totalnie bezużyteczny, a do leżenia w domu, żeby sobie od czasu do czasu coś zastreamować. No to te, te 600 wydaje mi się chyba najbardziej taką spra sprawiedliwą ceną. Zgadzam się. No tutaj jeszcze właśnie z, z minusów muszę powiedzieć, że yy, właśnie sprzęt, który opiera się na połączeniu z internetem, yy, jednocześnie nie wspierając Wi-Fi 6, no to to jest <śm> dla mnie jakiś oksymoron <śm> po prostu, nie? No, ja mi się od razu skojarzyło opcja wbudowania w to tego modemu LTE, czy tam 5G. Pamiętam, jak, jak PS Vita ukazała się w tej wersji. Miało to być granie online, szybka tak. synchronizacja. To, to chyba dosyć szybko zniknęło z półek. Po prostu albo się wyprzedało, albo wycofali. Już, już nie wiem, jak było naprawdę, ale ten model z LTE to momentalnie przestał być dostępny, Zainteresowanie było raczej znikome. No ale skoro już o tej marce PlayStation mówimy, to jeszcze został nam jeden sprzęcik do omówienia, portal, ale chciałbym, żebyśmy skupili się na nim w kontekście, nie wiem na ile to było prawdziwe, bo dzisiaj wierzyć w cokolwiek w internecie jest naprawdę trudno. Posty na Instagramie i shorty na YouTubie okazuje się, że zbyt często prezentują wyssane z palca informacje albo polegają na. Jednym zdaniu w obszernym tekście jednego z portali, i jeszcze to zostało totalnie przeinaczone. Jak zaczynasz no, szukać informacji, chyba, to. Chyba, że oglądacie shorty na Antywebie, prawda? No, no to wtedy, wtedy macie i jakość, YouTube. wtedy macie i jakość, i rzetelność. Natomiast rzuciło mi się w oczy, chyba ze dwa takie materiały. Mówiące gdzieś tak bardzo mgliście, ale, ale mimo wszystko była mowa o, o nowym, no po prostu o PSP, czyli o przenośnej konsoli PlayStation, która, która, która ma być teraz rozwijana, właśnie w odpowiedzi na, na to, co się dzieje na rynku handheldów, gdzie no, Nintendo zagarnęło. Większość dla siebie, Sony nie ma żadnej odpowiedzi. No, i czy Twoim zdaniem portal jest takim preludium do wprowadzenia przenośnej konsoli I jak oni to powinni tak naprawdę zrobić? Czy Twoim zdaniem powinna to być odrębna platforma? Czy oni powinni na przykład wprowadzić na rynek sprzęt, który będzie w formie mobilnej w stanie odpalać gierki, na przykład aż do PS4, jeśli to jest technicznie możliwe? Ewentualnie do tego dorzucimy emulowanie PS3, PS2, może rozwiązanie w chmurze. Czy Twoim zdaniem. Takie doniesienia mogą być prawdziwe, czy Sony przejawia takie zainteresowanie w jakikolwiek sposób? Jak to powinno wyglądać? Wiesz co, myślę, że coś w tym może być, bo tych plotek jest sporo, one się już zresztą trochę czasu ciągną i, i one przychodzą z wielu źródeł, natomiast jak to powinno wyglądać, nie mam absolutnie pojęcia. Bo, no ale jako gracz, stronę... czego byś potrzebował? Czego byś oczekiwał w takim razie? Wiesz co, y, czego bym chciał? Najlepiej to by w ogóle było, jakbym dostał sprzęt, który y, jest w stanie odpalać wszystkie gry z mojej biblioteki. E, żeby, <laughs> okay. Nie, To by było super. To by był właśnie trochę jak taki Steam Deck, że e, ja mam na, właśnie tak jak ludzie mają te wielkie kolekcje na, 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 na Steamie, ja mam dosyć dużo gier na, na PlayStation, na, na swoim koncie PlayStation przez to, że mm -hmm. z, Recenzuję, kupuję, zbieram je z plusa, i tak dalej już od kilku dobrych lat, więc to by było super, jakbym miał jakieś narzędzie, które pozwala mi po prostu odpalić, pobrać wszystkie gry, jakie tylko chcę ze swojej biblioteki, i po prostu w nie grać. Ale z drugiej strony, to jest to, o czym mówiliśmy wcześniej, że niestety, no ale jakby hardwareowo są pewne ograniczenia. A jeśli mam dostać wielkiego kloca, który trzyma pół godziny na baterii, no to po co mi taki sprzęt? No, chyba w e... takim kierunku Sony by nie poszło. No, ale z drugiej strony, czy robienie teraz osobnej platformy i próbowanie czegoś, co sami odpuścili przy Wicie, miałoby sens? Tym bardziej, że nic na to nie wskazuje, bo plotki o konsoli są, ale nie ma absolutnie żadnych plotek, jeśli chodzi o to, żeby jakieś studia, które należą do PlayStation Studios, miały rozwijać grę mm -hmm. na handheldy. Przecież w, przy, w przypadku PS na start dostaliśmy chociażby Uncharted Złota Odchłań od Band Studio, czyli tych, co potem zrobili Days Gone no i to była gra, która była dosyć długo rozwijana. Teraz Ciszy. nie ma żadnych takich informacji. To e... może jednak to PS4 będzie prawdziwe, tym bardziej, że większość tytułów wciąż dostajemy w tej wersji duetowej PS4, PS5. No prawda? niestety tak, niestety, niestety. tak. Niestety. Wiesz co? Może, ale z drugiej strony, czy wtedy ja chciałbym kupić konsolę, na której nie mogę sobie na przykład zagrać w nie wiem Rise of the Ronin albo Dragon's Dogma 2. Też no, ale w ten sposób też napędzaliby sprzedaż PS5 jako tej lepszej stacjonarnej konsoli, prawda? Przekierowaliby trochę to zainteresowanie, więc no, wydaje mi się, że to mogłoby być, tym bardziej, jeśli to by było wycenione, jeśli, jeśli cena nie, nie przebijałaby sufitu. To ja podejrzewam, że nawet po taki sprzęt mogłyby sięgnąć osoby, które do tej pory w ogóle o zakupie PlayStation, a tym bardziej PlayStation 4, w ogóle nie myślały. No z drugiej strony, hmm. racja, bo, bo jeśli byłby to handheld za, powiedzmy, właśnie te 1600-1800, jak kosztuje Steam Deck ten z mhm. LCD. No i masz możliwość jednak sprawdzenia tego God of War'a z 2018, Spider-Mana pierwszego, mhm. nie wiem, The Last of Us pierwszej, drugie też się przecież pojawiło na PS4, czy nie wiem, GTA 5 możesz sobie natywnie odpalić, to myślę, że faktycznie znalazłoby się trochę chętnych, nie? Tak A... mi się wydaje. I, i, i... mówisz że... Nie, nie, spokojnie. Bo się w, w, rozpędziłem. Nie, po prostu mi się też przypomniała moja sytuacja sprzed, sprzed pandemii, kiedy ceny PS4 w sklepach, chyba jakaś wojna wtedy sklepowa między wszystkimi największymi marketami trwała. I pamiętam, że tam zaczynało się od 9,99, później 8,99, później 7,99. Nie wiem, czy nawet nie stanęło na 6,99 w pewnym momencie. A ja sobie powiedziałem, że, a skoro tak leci na łeb na szyję, to na pewno zaraz będzie za 5,99, czyli za 6 stów mogę kupić PlayStation 4 i będę mógł uruchomić gry. No później sprzętu zabrakło w sklepach, a gdy powróciła PS4, to wiemy w jakich teraz cenach są te podstawowe PS4 z jednym padem, a tam chyba jakieś 1200-1300 zł. Więc no, zastanawiam się, kto to w ogóle teraz kupuje w sklepie, taki nowy sprzęt. Więc wydaje mi się, że właśnie taką fajną lukę mógłby, mógłby taki przenośny sprzęt. Sony wypełnić, no bo to jednak chyba byłaby zupełnie inna grupa odbiorców niż dla konsoli stacjonarnej. Szczególnie biorąc pod uwagę, jakie to zapotrzebowanie na, na, na handheldy w ogóle panuje. Mm, to prawda, myślę, że to by mogło się odnaleźć. No i jestem ciekaw, co Sony planuje i czy w ogóle faktycznie coś planuje, czy to na razie są tylko plotki, bo, bo teraz, umówmy się, wszyscy wydają swoje handheldy, więc też mm -hmm. e, takie domniemania i tak dalej są całkowicie naturalne, że teraz wszyscy będą e, twierdzić, że, e, że Sony coś może stworzyć, <laughs> ale to też jest z tego względu, że Sony już coś stworzyło. E, mm -hmm. Project Q, bo tak na początku się to nazywało, finalnie PlayStation Portal, niefortunny skrót PSP, to jest. No właśnie. Co to jest? To nie jest konsola. To jest podobnie jak Logitech G Cloud narzędzie do streamowania. Z tym, że tutaj no, mamy streamowanie tylko i wyłącznie z Remote Play, czyli musimy się połączyć z konsolą PS5. Czyli bez konsoli. Po prostu portal będzie bezużyteczny i na portalu nie zagracie w absolutnie nic. On natywnie nic nie odpala, on w ogóle natywnie nie działa. On pozwala nam tylko na połączenie się z konsolą. Od Ale razu... nie w ramach sieci lokalnej, prawda? Tylko nawet przez internet. Tak, tak, tak. Właśnie mam okay, mówić, że, że najważniejsze jest to, że konsole w ogóle możemy wybudzić z trybu uśpienia, e, jeśli jesteśmy na, na drugim końcu świata, e, tylko musimy mieć połączenie z internetem, zarówno nasz portal, jak i nasze PlayStation 5. Z tym, że jest jeden trochę malutki minus i problem, e, jeśli konsola jest wyłączona, a wyłącza się na przykład po tym, jak mam jakąś awarię prądu, czy tam po prostu na chwilę on... E, odetną nam prąd, no to wtedy po prostu konsola jest wyłączona, no i portal jej już z tego stanu nie wybudzi. Także jeśli macie jakieś prace w domu czy w bloku, jak jesteście na wakacjach i prąd zniknie na chwilę, no to już niestety portal na nic się Wam nie przyda. Portal mnie osobiście urzekł przede wszystkim swoim designem. To jest absolutnie najładniejszy handheld ze wszystkich, ale ja też wiem, jak bardzo ambiwalentne uczucia wzbudza ta nowa generacja konsol, jeśli chodzi o OSony, o bo mi nawet PS5 się podoba, szczerze mówiąc, wizualnie. A wiem, że generalnie nie jest to najbardziej szanowana, jeśli chodzi o wygląd konsola. <laughs> Także natomiast tutaj mi się bardzo podoba, to jest po prostu dual ses przecięty na pół i w środku mamy po prostu ekranik. To jest ekran LCD, ale to akurat w tym przypadku ma sens, bo OLED by, byłby oczywiście lepszy, ale by znacznie podniósł koszty tego sprzętu. A jeśli chodzi o cenę, to właśnie byłem bardzo pozytywnie zaskoczony, bo portal kosztuje 1000 zł. Mm -hmm. Więc faktycznie to jest już kwota, którą wydaje mi się, że większość z nas na taki gadżet mogłaby wydać. Tym bardziej, że są też różne. różne są też różne sytuacje i nawet jak właśnie rozmawiałem z niektórymi ludźmi, to mówili, że portal dla nich jest zbawienny z tego względu, że kiedy żona sobie coś ogląda na telewizorze albo że kiedy dzieciaki już chcą usypiać i średnio jest jak grać na dużym telewizorze, który świeci, no to wtedy portal okazuje się po prostu zbawieniem. To faktycznie działa dobrze. Streamowanie, jakość streamingu oczywiście zależy od tego. Jaki mamy internet, to jest tutaj oczywiście kluczowe. Natomiast, no niestety, jest to bardzo ograniczony sprzęt, i tutaj, chociaż ludzie już pracują na tym, żeby go złamać, żeby właśnie otworzyć go na GeForce Nowa, żeby otworzyć go na Xclouda i tak dalej, to nie udało się jeszcze tego oficjalnie zrobić i nie da się tego złamać. Tak jak w przypadku Steam Decka, możemy coś tam pokombinować. Tutaj nie jesteśmy w stanie, więc to jest na razie naprawdę sprzęt ograniczony tylko i wyłącznie do PlayStation. Co jest całkowicie logiczne i nikt się nie spodziewał chyba czegokolwiek innego posony, no ale z drugiej strony, porównując wszystkie propozycje rynkowe, może być to dosyć rozczarowujące, ale też w kontekście tej ceny, właśnie warto wspomnieć, że tak jak w przypadku Logitecha, który jest 6-700 droższy, nie mamy absolutnie nic, jeśli chodzi o technologię to tutaj yy, mamy wszystkie bajery DualSense'owe, czyli te haptyczne wibracje, yy, czyli te adaptacyjne triggery, to wszystko jest w portalu yy, yy, i to jest fajne, bo to faktycznie jakby DualSense jest pod względem efektów bardzo fajnym kontrolerem, uważam, że najlepszym yy, dostępnym na rynku z tych takich defaultowych, nie mówię o tych jakichś tam yy, customowych, które mają ekrany na sobie i tak dalej, tylko te od producentów, no to DualSense sprawdza się świetnie i uważam, że pod tym względem portal faktycznie daje radę. Więc to jest bardzo fajna ciekawostka, ale, ale oczywiście nie obyło się bez kłopotów. Mnie na przykład wkurzało to, że z jakiegoś powodu na portalu nie możecie sobie odpalić platformy streamingowej. Macie ją pobraną, nie wiem, Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV, macie to pobrane na konsoli, ale po prostu nie możecie tego streamować na portalu. Z jakiegoś dziwnego powodu. Mhm. To denerwuje. Do tego no, nie ma przeglądarki, co właśnie ucina potencjał portala i otworzenie tego sprzętu na wszystkie inne wszystkie inne platformy. No i co jeszcze? Aha, to jest w ogóle bardzo prymitywny problem. Ale portal z jakiegoś powodu nie ma procentu baterii, tylko ma ikonkę bateryjki z trzema kreskami. <noise> okay. Jakby. Domyślaj się, ile granic zostało. Aha, okay. Ja wiem, że to wydaje się może dosyć błahy problem, ale potrafi to być jednak irytujące e, szczegóły. No tak, mówiąc. bo są dwie kreski, i nie wiesz, czy jest bliżej jednej, czy bliżej drugiej. Tak, trzech. no wiesz, jak mamy 2024 <laughs> rok, nie? Ja nie chcę się zastanawiać, czy, czy to jest bardziej już 30%, czy jednak bardziej 70%. No, no ale kurczę. Tutaj chyba najważniejsze pytanie, jakie bym sobie zadawał, to to, czy Sony będzie skłonne za pomocą aktualizacji sprzętu otworzyć go nieco bardziej. A, absolutnie, absolutnie. To, no, na to w ogóle nie liczę. E, to jest tylko w gestii, że tak powiem, e, kreatywnych użytkowników i okay. po prostu ktoś musi znaleźć jakieś rozwiązanie, e, zrobić poradnik, jak w przypadku Steam Decka i, i, mhm. i w ten sposób będzie to, to tylko dało się obejść. No nie widzę możliwości, żeby Sony oficjalnie wypuściły wsparcie dla chociażby Xboxa w chmurze Xboxa, dla xClouda. Szkoda, szkoda w takim razie, bo, bo, bo tak jak mówisz, e, jeśli chodzi o hardware, jeden z ciekawszych, pod wieloma względami najlepszy, e, no już do mobilnego Xboxa nie będziemy przechodzić, bo tutaj jeszcze bardziej mgliste są jakiekolwiek e, e, doniesienia, plotki, pogłoski, bo no nie oszukujmy się, mm, Phil Spencer rzuca dużo różnych wypowiedzi, a ostatecznie czasami później przedstawię je zupełnie inaczej, bo miał coś zupełnie innego na, na, na myśli. Zresztą też wiemy, jak słynie z ukrywanych gdzieś w tle podczas wypowiedzi. No wideo online. To chyba nie Xboxa Series S później wyhaczono. Że Wydaje gdzieś z mi tyłu? się, że tak, że series s właśnie. Tak, że, że gdzieś schował za sobą podczas więc, więc no, konkretów żadnych nie ma. Powiedział, że firma jest zainteresowana. Prawdę mówiąc, o ile w przypadku Sony potrafię sobie wyobrazić, jak mogłaby ta przenośna konsola wyglądać i co oferować, tak przenośny Xbox w ogóle jest dla mnie inicjatywą, którą ciężko opakować w konkretny jakiś zamysł. Wiesz co, mi się wydaje, że teraz Phil Spencer dąży, w ogóle ma wrażenie do tego, żeby zatrzeć bardzo granicę między PC-tym a Xboxem. Mm -hmm. Zresztą niedawno sam mówił, że, że chce Steam'a czy tam Epika na, na, na Xboxach, i to w ogóle zaczyna wyglądać tak, że Microsoft po prostu chce zarabiać kasę, mhm. nie skupia się już na tych wojenkach konsolowych. Zresztą wydali swoje gry, które były tylko przez rok na, na, na Xboxach i na PCach tak bez wcześniejszej tak. w ogóle zapowiedzi możliwości pojawienia się na, na PS5. No teraz mamy na przykład Hi-Fi Rush czy Sea of Thieves, więc mm, wszystko wydaje mi się dąży do tego, że Xbox po prostu będzie pc tem który będzie bardzo się lubił z Windowsem, może nawet będzie na Windowsie, tylko po prostu będzie opakowany w taką jakby przebranie konsoli, więc nie zdziwiłbym się jeśli handheld Xboxa byłby czymś w stylu Asusa czy, czy Lenovo Legion Go Bardzo możliwe, więc no czekamy na te doniesienia ja trzymam kciuki, mimo wszystko za to przenośne nowe PSP gdy zerkam na, na, na poprzednie modele u siebie w szufladzie, po które od czasu do czasu sięgam. No, wydaje mi się, że jest tutaj pewien potencjał, a w ogóle marzeniem przecież by było, gdyby oni przywrócili gierki z PSP bo tego poprzedniego, nie? Cyfrowo na nowych to by, no, dopiero, no. to by dopiero było. To ja bym mm. na takie po prostu zremasterowane PSP, to bym kupił od razu. Nie? No, ale to, to pewnie nasze tylko pobożne, pobożne życzenia. Gdy się coś nowego urodzi, na pewno do tego wrócimy. Dzięki serdecznie, Kasper, za dzisiejszą rozmowę. Ja również bardzo dziękuję, było mi bardzo miło poopowiadać o swoich nerdowskich pociągach. A ja, a ja z przyjemnością zadawałem pytania o, o, twoje, o, twoje, o twój punkt widzenia, o twoje opinie, bo yy, no, to jest coś, w co też jeszcze bardziej chciałbym wejść, poświęcić trochę czasu, ale jak wszyscy dobrze wiemy, no nie da się wszystkiego naraz, ale... ale... Ale można pomarzyć. Można, można pomarzyć. Dzięki serdeczne, drodzy słuchacze, za, za, za to, że dobrnęliście z nami do końca jubileuszowy dwusetny odcinek podcastu. A to, co szykujemy w następnych, mamy kilka niespodzianek, więc do usłyszenia niebawem. Na razie, cześć. Pa pa.